To jest kwestia parkingu, to proszę Państwa jest ważna, ale to nie jest pierwszorzędna. Pierwszorzędną jest, są warunki mieszkańców, w jakich oni się znajdą. Codziennie, od rana do wieczora przejazd. Zacznijmy od budowy. Samochody ciężarowe. I z materiałem, z betonem, ze wszystkim. Wąziutki teren. Będziemy narażeni cały czas na uciążliwy hałas i spaliny. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest, że teraz już jest ciasno, że nawet my nie mamy gdzie zaparkować. A trzecia sprawa, to przecież będą dojeżdżać do przedszkola, do przychodni. Codziennie. I wy sobie wyobrażacie, jak my tam będziemy mieszkać, mając 3 metry obok drogę uciążliwą. Ja jestem zwolennikiem budowy, ale nie przy tej drodze. Stanowczo sprzeciwiam się utworzeniu drogi tamtędy. To jest po prostu dla nas zabójczy problem i który będzie nas wykańczał psychicznie i fizycznie. I to jest podstawowa rzecz, że Państwo musicie znaleźć inne rozwiązanie, jak chodzi o dojazd do placu budowy i później do eksploatacji tego budynku. Dziękuję bardzo.